Zaokrągli 1585 do dziesiątek. Zapiszmy tę liczbę jeszcze raz. 1585. Miejsce dziesiątek jest tutaj. Cyfra 8 jest na miejscu dziesiątek. Jeżeli chcielibyśmy zaokrąglić w górę, otrzymalibyśmy 1590. Jeśli będziemy zaokrąglać w dół, otrzymamy 1580. Teraz pytanie, którą z tych liczb wybrać, które zaokrąglenie będzie dobre. Pamiętamy, że patrzymy na pierwszą cyfrę po prawej stronie od cyfry, do której zaokrąglamy, czyli w tym wypadku patrzymy na piątkę. I reguła jest taka, jeżeli ta cyfra po prawej stronie jest większa bądź równa 5, zaokrąglamy w górę. Jeśli natomiast jest mniejsza niż 5, mniejsza od 5, zaokrąglamy w dół. Łatwo widać, że 5 jest większe bądź równe 5, zatem dobrym zaokrągleniem będzie zaokrąglenie w górę, czyli 1590. Zapraszam Was do wykonania ćwiczeń w zaokrąglaniu liczb na stronie Khan Academy. Pamiętajcie jednak, że w wersji amerykańskiej, czyli tam, gdzie będziecie robić ćwiczenia, mamy inny zapis, inną notację. W Stanach używa się kropki, aby zapisać liczbę dziesiętną. Czyli zapiszmy w Polsce, w Stanach. W Polsce taką liczbę możemy zapisać 1,585. Dlatego, że oddzielamy grupę setek od grupy tysięcy kropką. Natomiast w Stanach zapiszą to 1,585. Od razu Wam powiem, że odwrotnie jest też z ułamkami dziesiętnymi. U nas zapiszemy na przykład pół jako 0,5, natomiast w Stanach zapiszą 0,5. To jest jedna druga. Pamiętajcie o tym, wykonując ćwiczenia na Khan Academy, że jest odwrotnie.